Jeżeli chodzi o rozwój rynku biurowego w Polsce, to oczywiście on się rozwija. Jak najbardziej to widać przede wszystkim po bardzo dużym popycie na powierzchnię biurową. On dotyczy i właściwie zarówno Warszawy, jak i wszystkich rynków regionalnych. To, co odróżnia, czy to te trendy, które widzimy, jeżeli chodzi o takie wartości rynkowe, to jest oczywiście podaż. Podaż biur na pewno maleje w Warszawie. Dzisiaj jest to około 70 tysięcy metrów kwadratowych, które jest planowane do oddania w 2023 roku w Warszawie. Natomiast na rynkach regionalnych mamy sporo więcej tych projektów realizowanych, których budowa rozpoczęła się nie tak całkiem dawno, więc jest kontynuowana, natomiast nowe projekty nie wchodzą do wynajmu na wszystkich rynkach. Niemniej jednak to powoduje i duży popyt. W Warszawie mamy około 500 tysięcy metrów kwadratowych, które zostały wynajęte przez pierwsze trzy kwartały. Na rynkach regionalnych około 700 tysięcy metrów kwadratowych. I to powoduje, że mamy różnicę pomiędzy rynkami regionalnymi a Warszawą, jeżeli chodzi o stan pustostanów. W Warszawie te pustostany maleją i w samym centrum już mamy w okolicach 9% pustostanów, co można powiedzieć zmierza ku takiej równowadze rynkowej. Jeżeli chodzi o sytuację poza centrum, to jest około 12% tych pustostanów. Jeżeli chodzi o rynki regionalne, one są, można powiedzieć, dwa kroki za Warszawą, jeżeli chodzi o ten wskaźnik. W tym momencie średnio to jest około 18% wakatów w powierzchniach biurowych i to jest, można powiedzieć, dosyć duży jednak wskaźnik wskazujący na to, że tutaj mamy nierównowagę, jeżeli chodzi o podaż versus popyt.